nasz webinar. Dobrze, to już nas trochę przybyło. Myślę, że powoli możemy zaczynać, a po prostu osoby, które dojdą w trakcie, będą mogły spokojnie dołączyć do naszego webinaru. Witam Państwa serdecznie na naszym dzisiejszym webinarze Nauczyciele w NGO. Jakie możliwości dają organizacje pozarządowe, organizacje społeczne? Ja się nazywam Ania Wuls, jestem koordynatorką programu Pozarządownik Szkolny 2.0 z ramienia Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jest z nami również druga koordynatorka z Fundacji Pole Dialogu, Agnieszka Pędzich. Agnieszka jest tutaj razem z nami. Agnieszka, możesz się przedstawić w czacie, właśnie widzę, że już to zrobiłaś. Dzisiaj zajmiemy się tematem, jak współpracować tak naprawdę z organizacjami społecznymi, ale na pewno w ogóle o prowadzących. Dzisiaj o tym temacie z perspektywy nauczyciela powie Państwu Kasia Świątek, która jest pedagogzką i trenerką i psychoterapeutką, a z perspektywy osoby, która też była nauczycielką, ale aktualnie pracuje w organizacjach pozarządowych, opowie Wam Państwu Sylwia Szmińska-Kwirenk, która również pracuje w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzisiejszy webinar właśnie jest w ramach programu Pozarządownik Szkolny 2.0, który realizujemy właśnie z ramienia też Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy. I szczególnie witam tych właśnie nauczycieli, którzy do nas dotarli z Warszawy i którzy biorą też udział w naszym projekcie. Od razu też Państwu powiem, że na jesieni startujemy z webinarem, szkoleniem, które będzie o naszej grze w zmiany, którą wypuściliśmy też do tego projektu. Ja Państwu za chwilę prześlę link na czacie o więcej właśnie, o więcej ilości informacji na naszym projekcie, więc będą mogli Państwo sobie sprawdzić, o co tak dokładnie chodzi z grą. Jeszcze tak pokrótce, o czym dzisiaj powiemy, czyli dzisiaj poświęcimy te nasze półtorej godziny tematowi, w jaki sposób nauczyciele mogą zaangażować się w działanie trzeciego sektora i dlaczego warto to zrobić. Powiemy również o kompetencjach przyszłości uczniów i uczennic. Będziemy też rozmawiać o kompetencjach nauczycieli. Chcielibyśmy, żeby to też była taka wspólny czas na wymianę jakby doświadczeń, pytań, więc tutaj Sylwia i Kasia będą też mogły odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania. No i myślę, że powoli możemy startować. Tylko jeszcze właśnie powiem, że jeszcze projekt jest finansowany z Miasta Stołecznego Warszawy i powoli już możemy zaczynać. Sylwia, oddaję Tobie głos. Dzień dobry Państwu. Ja oczywiście tradycyjnie zapytam, czy mnie słychać, czy mnie widać w całości, bo nie chciałabym mówić do Państwa przez najbliższe na przykład 15 minut z uciętą głową. Także poproszę tak o taką informację na czacie. Dziękuję Ci, Aniu, za wprowadzenie w temat, za przypomnienie o tym, czym jest pozarządownik warszawski. Ja bym chciała też przywitać wszystkich nauczycieli, nauczycielki spoza Warszawy, bo już na czacie zdążyłam się zorientować, że są tacy. Niektórzy to są też weterani naszych webinarów. Spotykamy się przy okazji różnych tematów. Bardzo się cieszę, bo to w pewnym sensie koresponduje też z tematyką naszego dzisiejszego spotkania, bo my też chcemy trochę z Kasią opowiedzieć o tym, w jaki sposób taka współpraca pomiędzy szkołą a NGO-sami może być inspirująca, jak bardzo może zapraszać nauczycieli, uczniów w różne, czasem takie pozaszkolne rejony. Zanim przejdziemy do tematu, to ja bym chciała jeszcze się wytłumaczyć, dlaczego ja dzisiaj tutaj też występuję, albo poczułam się uprawniona do tego, żeby do Państwa mówić. Rzeczywiście jest tak, że ja od 19 lat pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej i można powiedzieć, że przeszłam w tej organizacji taką pełną ścieżkę, bo zaczynałam jako wolontariuszka, studentka, a w tej chwili pełnię rolę członkini zarządu, byłam koordynatorką różnego rodzaju projektów, w tym także warszawskich.
Współpracowałam z innymi NGO-sami przy okazji realizacji wielu przedsięwzięć, także na poziomie lokalnym i międzynarodowym, więc na pewno jakby z tego kawałka organizacji pozarządowej to moje doświadczenie tutaj jest duże, ale ważne jest też to, że w trakcie pracy w organizacji pozarządowej ja byłam też nauczycielką. Przez kilka lat uczyłam wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum i w liceum. I to było bardzo ciekawe doświadczenie, ale przede wszystkim ono było bardzo ważne dla mnie w kontekście zadań, które w organizacji na mnie czekały. I tak sobie nie wyobrażam siebie w tym miejscu, także tutaj na tym webinarium, bez tego nauczycielskiego doświadczenia. No obecnie nie pracuję, nie praktykuję, ale cała nasza praca, wszystkich osób, które pracują w CEO, jest powiązana ze szkołą, powiązana z nauczycielami, powiązana z uczniami, uczennicami. No i o tym będziemy chciały dzisiaj z Kasią opowiedzieć. Mam też nadzieję, że to też pozwoli mi ująć taką szeroką perspektywę. Ja bym chciała zacząć, zanim o nauczycielach i o uczniach, to chciałabym jednak zacząć trochę tak przypomnieć o tym, czym są NGO-sy w instytucji państwa, tak, i jaką one pełnią rolę. Wiem, że część z Was uczestniczyła w webinarium poświęconym NGO-som również w ramach pozarządownika, więc to pewnie będzie takie bardzo krótkie przypomnienie. Organizacji pozarządowych, w ogóle organizacji obywatelskich jest w Polsce bardzo dużo. Jak się wpisze www.ngo.pl, to statystyki mówią, że jest obecnie 143 tysiące zarejestrowanych organizacji, w tym to jest ponad 70 tysięcy stowarzyszeń i fundacji, które w głównej mierze zajmują się dziećmi i młodzieżą i w tym sensie tak naprawdę zajmują się również edukacją, ale organizacje pozarządowe fokusują się również na ludziach starszych, osobach chorych, ubogich. I to jest taka znaczna działalność, największa działalność organizacji pozarządowych. No oczywiście NGO-sy, dla NGO-sów ważna jest również ochrona środowiska, prawa obywatelskie, prawa człowieka. NGO-sy podejmują lokalne i ogólnopolskie inicjatywy rzecznicze oraz prowadzą badania naukowe. W samym mieście Warszawa organizacji pozarządowych jest ponad 17 tysięcy, w tym jak sobie wpiszemy w wyszukiwarkę hasło edukacja, to wyskakuje nam około 417 podmiotów i to są tylko organizacje, które zawierają w nazwie edukacja, więc statystycznie na pewno jest ich dużo, dużo więcej. Mają one oczywiście różny zasięg, są to organizacje ogólnopolskie, ale też lokalne, regionalne, a w Warszawie nawet dzielnicowe, takie, które się koncentrują na wspieraniu mieszkańców poszczególnych dzielnic. O tym, że organizacje pozarządowe są takim ważnym kawałkiem państwa, no to państwo doskonale wiecie. Ja jak myślę sobie o edukacji, to myślę sobie, że to są takie trzy filary. Jakby najważniejsza w edukacji jest oczywiście szkoła, tak? Wasza rola jako nauczycieli, dyrektorów. Oczywiście ważna jest rola państwa, tak? Jako takiego regulatora, tego, który wydaje różnego rodzaju rozporządzenia i ustawy i też proponuje pewien system edukacji, z którym się zgadzamy albo nie, no ale jednak jakiś system proponuje. No i tym trzecim takim filarem są organizacje pozarządowe i samorząd terytorialny. Tak? Znaczy to jest taki trzeci ważny kawałek, który kształtuje politykę oświatową. I ta współpraca od samego początku jest między tymi trzema filarami jest prowadzona w bardzo różny sposób, a takim bardzo konkretnym wymiarem tej współpracy jest oczywiście powierzanie zadań publicznych albo wspieranie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. I akurat pozarządownik warszawski, ale też wiele inicjatyw, które my jako CEO podejmujemy, realizowane są właśnie w ramach wspierania zadania publicznego, które jest związane na przykład z edukacją dzieci i młodzieży, albo z rozwojem zawodowym nauczycieli, albo z rozwojem szkoły. I w ten sposób my wspieramy i państwo, ale też wspieramy na przykład organ prowadzący w rozwoju tej polityki oświatowej. Ja myślę, że obecnie, jak się myśli o takiej jakości życia, w ogóle o jakości życia każdego z nas, to
nie da się oderwać od tego edukacji. Ja głęboko wierzę w to, że to właśnie edukacja, mądra edukacja wpływa na jakość życia indywidualnego, ale również na jakość życia społecznego. I w wielu samorządach to jest, ta refleksja jest tak głęboko posunięta, że na przykład łączą się wydziały edukacji z wydziałami, które odpowiedzialne są za rozwój społeczny miasta, gminy. Tak jest na przykład w Gdańsku, tam mamy Wydział Rozwoju Społecznego i w tym wydziale realizowane są zadania takie czysto edukacyjne związane ze szkołą, ale też wszystkie zadania związane z organizacjami pozarządowymi. W Warszawie tego połączenia nie ma, ale mamy na przykład Centrum Komunikacji Społecznej, które łączy właśnie te zadania edukacyjne i zadania organizacji pozarządowych. Oczywiście istnieje też Biuro Edukacji, które też współpracuje z NGO-sami, ale chciałam tutaj jakby zwrócić uwagę na to, taką potrzebę sieciowania, nawet nie ze względu na, nie sieciowania instytucji, tylko ze względu na cel, czyli łączenie edukacji i rozwoju społecznego i postrzeganie tego jako taki jeden wspólny proces, który się nawzajem może wzmacniać. Państwo dobrze wiecie, że organizacje pozarządowe w szkole są od dawna i prawo na to pozwala, tak, bo ja bym nawet powiedziała, że prawo do tego namawia, a wręcz w niektórych przypadkach nawet obliguje. Już sam fakt, że zadaniem systemu oświaty jest kształtowanie ustaw uczniów postaw prospołecznych, sprawia, że że jakby nie możemy sobie wyobrazić tej szkoły bez choćby uczenia się o NGO-sach. Tutaj rzeczywiście ktoś na czacie wrzucił, że już w podstawie programowej wiedzy o społeczeństwie dość dużo miejsca poświęcamy funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego, nie tylko organizacji pozarządowych, ale też związków zawodowych, harcerstwa, organizacji sportowych i tak dalej. Więc jakby już same te zapisy pokazują, jak ważne jest myślenie w edukacji o organizacjach obywatelskich. Ale też w artykule trzecim mówimy wprost, że artykuł trzeci mówi wprost o tym, że system oświaty ma wspierać organizacje pozarządowe w prowadzeniu działalności statutowej w zakresie oświaty i wychowania. Wspierać to znaczy również tworzyć warunki do tego, by te organizacje pozarządowe mogły dzielić się swoim know-how, swoim doświadczeniem, swoimi praktykami z tą częścią systemową edukacji, a nie tylko poprzez edukację nieformalną czy pozaformalną. No i wreszcie artykuł 68, który mówi o tym, że dyrektor szkoły lub placówki stwarza warunki do działania w szkole lub placówce wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji. Oczywiście tu zawsze jest podkreślane, że w szczególności organizacji harcerskich, bo do tego pewnie szkoła jest najbardziej jakoś tam przyzwyczajona, to też wraca do łask, jak się tak obserwuje, powstające drużyny, tak, w środowisku lokalnym. No ale jak widać, prawo sprzyja temu, by taką współpracę między szkołą a NGO-sem inicjować, realizować. I zanim jeszcze króciusieńko powiem o tych możliwych polach współpracy między instytucją, jaką jest szkoła, a instytucją, organizacją pozarządową, to chciałabym, żebyście Państwo przez chwilę przyjrzeli się misji dwóch organizacji, które są realizatorami pozarządownika szkolnego. Oczywiście tutaj na slajdzie widzicie Państwo misję CEO, jak również misję Fundacji Pole Dialogu. Pokazuję po to, żeby z jednej strony wskazać na różnicę między tymi organizacjami, to znaczy my rzeczywiście jako CEO koncentrujemy się na pracy ze szkołą, z nauczycielami, z uczniami, a Fundacja Pole Dialogu dużo szerzej myśli o obywatelach i obywatelkach, ale w gruncie rzeczy nasza wizja, tak, znaczy to dokąd zmierzamy, jest bardzo, bardzo podobna, tak? Tylko że my zaczynamy już teraz w szkole, a Fundacja Pole Dialogu oczywiście bywa w szkole, ale też realizuje to szerzej już też z dorosłymi obywatelami i obywatelkami. W tej misji zapisane są wartości, które są dla nas ważne. Ja będę się też do tych wartości odwoływała, bo one są bardzo istotne w kontekście tego, w jaki sposób budujemy współpracę ze szkołą, ale przede wszystkim w jaki sposób budujemy relacje z nauczycielami, nauczycielkami, dyrektorami, dyrektorkami, uczniami i uczennicami, bo myślę, że to jest też bardzo istotne i to jest w, jakby w
w tym kawałku jest też bardzo różne od tego, co proponuje system, tak? Bo jak widać w naszych wartościach strasznie ważna jest partnerstwo, szacunek, autonomia, wrażliwość, sens. No, to nie są hasła, które są obecne w rozporządzeniach czy w aktach prawnych w ogóle. Natomiast dla nas one no, są po prostu najważniejsze i one konstruują naszą nasze wsparcie i firmują też nasze wsparcie, które do Państwa kierujemy. Ja jeszcze do tej misji Fundacji Pola Dialogu i Centrum Edukacji Obywatelskiej wrócę, ale to przy okazji omawiania tego, co sobie możemy nawzajem dać. Tak my jako NGOsy, Państwu jako nauczycielom i odwrotnie. I teraz jeszcze bardzo krótko, bo umówiliśmy się, że ta moja pierwsza część nie zajmie więcej niż 15 minut. Ja powiem z perspektywy oczywiście własnych doświadczeń, co może dać NGO szkole i dlaczego ta współpraca jest taka ważna. Oczywiście ja tu koncentruję się na instytucji, ale możecie sobie Państwo to przełożyć na takie doświadczenie indywidualne, nauczycielskie. Ja też widziałam na czacie osoby, z którymi miałam okazję współpracować przy różnych projektach. Bardzo się cieszę, że Państwo tutaj jesteście. Ja już powiedziałam o tym, że jesteśmy dla systemu wartością, ponieważ nie jesteśmy systemem. Tak znaczy, że organizacje pozarządowe mają dużo większą elastyczność i szybkość działania niż system, co sprawia, że na przykład możemy szybciej reagować na potrzeby i wyzwania szkoły. I wydaje mi się, że na przykład ta ostatnia sytuacja epidemiologiczna to bardzo dobrze pokazała, że najszybciej zareagowały organizacje pozarządowe albo właśnie jakieś takie ruchy obywatelskie, no, które nie są związane żadnymi takimi, wiecie, procedurami. Znaczy mamy swoje procedury oczywiście wewnętrzne, ale to nie utrudnia nam takiej bardzo dynamicznej, bardzo elastycznej pracy. I mogliśmy szybciutko odpowiedzieć na te wyzwania, z którymi Państwo się zmierzyliście. Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na nie wystarczająco dobrze. Jak widzieliście, organizacji pozarządowych jest bardzo dużo, co też sprawia, że ta nasza oferta, nawet jeżeli ona jest dla szkół, jest powiązana z edukacją, jest bardzo różnorodna. W organizacjach pozarządowych pracują bardzo różne osoby z bardzo różną ekspertyzą, doświadczeniem, i to pozwala nam wypracowywać różnego rodzaju rozwiązania, zasoby edukacyjne, narzędzia, które na pewno w jakiś tam sposób uatrakcyjniają też tą ofertę edukacyjną obecną w szkole. Organizacje pozarządowe od samego początku bardzo mocno były związane z edukacją pozaformalną i nieformalną, więc na przykład w ogóle aktywne metody nauczania to jest jednak doświadczenie właśnie edukacji pozaformalnej i nieformalnej, czyli jakby spoza szkoły, i cieszymy się, że przez te kilkanaście lat, przynajmniej naszej organizacji, udało się do szkoły wprowadzić wiele takich nietypowych sposobów pracy z uczniami, no właśnie zaczerpniętych z edukacji nieformalnej. Na pewno współpraca z organizacją pozarządową to jest wzbogacenie i rozwój oferty edukacyjnej szkoły. I myślę tutaj zarówno w kontekście wzmacniania realizacji podstawy programowej, ale także wprowadzania do szkoły zupełnie jakby nowych tematów albo tematów, które okazały się bardzo ważne w danym momencie dla danej szkoły. My też staramy się, my jako CEO, staramy się też wspierać szkołę w tym, co ona diagnozuje jako wyzwanie, na przykład wyzwanie edukacyjne albo wyzwanie wychowawcze. Jeżeli to jest ocenianie, to wspieramy w ocenianiu. Jeżeli to jest praca z uczniami o specjalnymi potrzebami, to jest właśnie to. No ale też wchodzimy z bardzo konkretnymi propozycjami warsztatów, szkoleń, kursów, które też są dodatkową możliwością realizacji zadań dodatkowych bez nakładu finansowego ze strony szkoły. Myślę, że strasznie ważne jest to, że organizacje pozarządowe pomagają się też sieciować szkołom, wymieniać doświadczeniami, dobrymi praktykami, proponują zarówno model takiej pracy z indywidualnym nauczycielem, ale też modele pracy z całą szkołą i w ten sposób rozwija
pomagają rozwijać Wam Wasze placówki. I to, co pewnie widać najmniej, ale my staramy się, żeby to było obecne na przykład w sposobie naszej pracy, no to pewien model pracy i zarządzania. I że to jest obecne na pewno w dynamice naszych warsztatów, w tym, w jaki sposób z Państwem rozmawiamy, jak się komunikujemy. I to też jest coś, co Państwo dla swojej szkoły możecie wziąć. O tematach nieobecnych w szkole albo słabo obecnych w szkole już mówiłam. Rzeczywiście organizacje pozarządowe wprowadzają edukację ekologiczną, globalną, polityczną, edukację przez kulturę, pogłębiają wątek wielokulturowości, edukację medialną. To się rzeczywiście w szkole zaczęło pojawiać za sprawą organizacji pozarządowych, ale też wspierają szkołę w wybranych obszarach, które są jakby od zawsze były obecne w szkole, ale też bardzo mocno były obecne w tym takim życiu społecznym. I tu jest akurat samorządność i wolontariat. I to jest takie przenoszenie doświadczenia ze środowiska lokalnego do szkoły. Miasto Warszawa oba te wątki wspiera, rozwija i właśnie buduje to wsparcie szkolne na tym doświadczeniu lokalnym. I wreszcie warto o tym pamiętać, bo myślę, że to jest też jakaś taka droga być może dla niektórych szkół, że wiele szkół jest prowadzonych przez stowarzyszenie. Są to szkoły zarówno niepubliczne, jak i tak zwane szkoły stowarzyszeniowe. Powstają stowarzyszenia przy Radzie Rodziców oraz zakładane są przez szkoły lokalne stowarzyszenia, bo to może stanowić dodatkowe źródło dochodów, brzydko to nazwałam, ale trochę tak, to znaczy, że Państwo jako szkoła w niektórych konkursach nie możecie startować, ale już jako stowarzyszenie przy szkole tak. Zachęcam do tego, żebyście na czacie w międzyczasie też pisali o tym, w jaki sposób, jakby co Wam daje organizacja pozarządowa albo współpraca z organizacją pozarządową, albo czego jeszcze byście chcieli od organizacji pozarządowej, co moglibyśmy dla Państwa wykreować i stworzyć. Taki już zupełnie ostatni slajd. Mówiłam już wcześniej o tym, że w niektórych samorządach ta współpraca między NGO-sami a szkołami jest strasznie ważna i Warszawa jest takim miastem, że po pierwsze wspiera bardzo rozwój organizacji pozarządowych, ale też po pierwsze inwestuje bardzo mocno w sieciowanie szkół i NGO-sów. Widzieliście to oczywiście na poziomie tych zadań publicznych, o których mówiłam wcześniej, ale też na poziomie wypracowywania takich kompleksowych inicjatyw miejskich, jak na przykład ochotnicy warszawscy. Zaczęło się od wspierania wolontariatu w mieście, ale w związku z tym, co jest zapisane w strategii dla miasta Warszawa, w programie rozwoju edukacji w Warszawie na lata 2013-2020, natychmiast pojawił się tam wątek wolontariatu w szkołach, wolontariatu w bibliotekach, wolontariatu w domach kultury i szkoły warszawskie otrzymują bardzo mocne wsparcie w tym zakresie. My też korzystamy z tego wsparcia, uczymy się od ochotników warszawskich, ale też sami dzielimy się swoim doświadczeniem ze szkołami warszawskimi. W Warszawie też to jest takie też nietypowe dla samorządów, ale Warszawa też udostępnia przestrzeń miejską na taką współpracę. Oczywiście udostępnia przestrzeń miejską szkołom, udostępnia przestrzeń miejską organizacjom pozarządowym, ale też bardzo mocno promuje właśnie przez to udostępnianie tych miejsc współpracę pomiędzy tymi dwiema instytucjami. Istnieją miejsca aktywności lokalnej, centra aktywności lokalnej, centrum kreatywności, wielokulturowe centrum czy spółdzielnia kultury, które właśnie mają to na względzie. Ja bym chciała tylko na koniec, bo już widzę, że jest Kasia, już Kasia oddaje głos, kontroluje czas. Chciałabym tylko jeszcze powiedzieć o tym, że w Warszawie też zaczyna się bardzo jakoś tak też pogłębiać współpracę już nie tylko między organizacjami pozarządowymi a szkołami, ale też między instytucjami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi. Na przykład od zeszłego roku realizowana jest bardzo ważna inicjatywa dotycząca takiej tematyki antydyskryminacyjnej w warszawskich placówkach, to jest praca też z wychowawcami, którą realizuje samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli w CIES z organizacją pozarządową, z Fundacją na rzecz Różnorodności Społecznej. I oni rzeczywiście pracują kompleksowo z całymi szkołami. Także ja na razie dziękuję, wrócę jeszcze tutaj dwukrotnie, żeby jakoś z perspektywy CEO pokazać tę współpracę już konkretnie z nauczycielami
uczniami i uczennicami. A teraz oddaję głos Kasi, która po prostu jako praktyczka pokaże owoce, ale pewnie nie tylko owoce, takiej współpracy. Dzień dobry wszystkim. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Sylwio, bardzo Ci dziękuję za wprowadzenie i też za to wszystko, co powiedziałaś. Ja rzeczywiście jestem związana z organizacjami pozarządowymi od samego początku i bardzo szybko też trafiłam do szkoły i w różnych wymiarach i w różnych przestrzeniach doświadczam tej współpracy i tak naprawdę korzyści. I będę trochę opowiadać o takich czterech obszarach możliwości, czy też wymiany. Jeden to jest taka w ogóle praca nauczycieli czy pedagogów, bo tutaj od razu powiem, ja jestem szkolną pedagog, natomiast ja się identyfikuję absolutnie z gronem nauczycielskim czy z gronem pedagogicznym, czuję się częścią, więc tym pierwszym obszarem to jest taka w ogóle praca w organizacjach. Drugim to jest realizowanie projektów ze swoimi uczniami, tak, uczniami szkolnymi we współpracy z organizacją. Trzeci obszar, taki mniej może oczywisty, to gdzieś tam na końcu Państwu jeszcze opowiem o takiej współpracy pomiędzy szkołą a organizacją, której troszkę ja tam byłam łącznikiem, ale to się naprawdę moim zdaniem dobrze sprawdziło i myślę, że jest taką praktyką, z której gdzieś i ja korzystałam i wiem, że też robią to na pewno inne osoby. No i czwarty ogromnie ważny obszar to jest obszar wsparcia, jakie my, nauczyciele, możemy dostać w organizacjach. To są takie obszary, które będę się odnosić w tej pierwszej części, która dotyczy kompetencji. Będę przede wszystkim mówiła o takich kompetencjach, które dotyczą pracy w organizacjach, ale też realizowania projektów z uczniami. Natomiast gdzieś w tle jest ta współpraca i to wsparcie. No właśnie, proszę Państwa, bo ja chciałabym troszkę przyjrzeć się takiej kategorii, jaką są kompetencje, tak? Bo dużo mówimy o kompetencjach uczniowskich, ja też potem będę o nich mówiła, ale zobaczcie, że jest tak, że nauczyciele jako grupa też mają bardzo wiele swoich kompetencji i w moim poczuciu i też z tego, jak rozmawiam z nauczycielami, za mało jest takiego przyglądania się temu, co jest mocne, co jest dobre, a więcej właśnie trudnościom. W związku z czym to, na co bym bardzo chciała, żebyście zwrócili uwagę też w trakcie tego mojego mówienia, to są wasze zasoby, nie deficyty. Ja będę podawać różne kompetencje, zachęcam do tego, żeby poszukać te, które macie, te, które są rozwinięte, te, które w sobie cenicie, lubicie, z których możecie korzystać. Bardzo sobie myślę, oczywiście to jest nieobowiązkowe i ja tutaj nikogo nie będę z tego sprawdzać, ale myślę sobie, że takie zerknięcie do siebie właśnie w obszarze zasobów, a nie deficytów może być bardzo pomocne. I tak naprawdę czym jest kompetencja. No tu się wypowiadają psychologowie i pedagogowie i socjologowie i w grupie zarządzania, tak? Natomiast generalnie możemy to uprościć do czegoś takiego, że jest to pewna zdolność do wykonania zadania na oczekiwanym poziomie i jakby zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, jak i szerzej w ogóle w życiu społecznym. I takie elementy tych kompetencji, na które są wskazywane, to jest wiedza, umiejętności, cechy osobowe, odpowiedzialność i sprawczość. I w tym wymiarze, mówiąc o kompetencjach nauczycielskich, to jest tak, że nauczyciele mają przeróżne kompetencje, z których NGOsy mogą korzystać, ale też które można rozwijać. Zapewne Państwo wiecie, że o kompetencjach można mówić na poziomie bazowym, koniecznym i pożądanym. Myślę sobie, że ten bazowy absolutnie dla wszystkich jest, tak? A nawet jeśli ktoś jest nauczycielem początkującym, to pewnie już jest na etapie koniecznym. Będziemy się tutaj poruszać po tym poziomie pożądanym, tak? To znaczy będziemy mówić o tych kompetencjach, które są dobrze rozwinięte, które są potrzebne, niezbędne, ale też o tym, żeby właśnie na tym poziomie je rozwijać. No właśnie, i jakie to są kompetencje i jaki to jest obszar, temat, czego to tak naprawdę dotyczy. Ja się tutaj posłużę myśleniem i tym, co napisała profesor Madalińska-Michalak, bo ona wyróżnia wśród nauczycieli takie kompetencje, które są z obszaru profesjonalnej wiedzy zawodowej, profesjonalnej praktyki, tożsamości zawodowej i zaangażowania, tak? Czyli trzy obszary.
Pierwsze, czyli profesjonalna wiedza zawodowa. Tutaj pierwszą podstawową rzeczą są kompetencje przedmiotowe, kompetencje merytoryczne. Każdy z Was takie kompetencje posiada, tak? Jest nauczycielem jakiegoś przedmiotu. To jest ogromna wiedza, a zwróćcie uwagę na to, że też tak jak było mówione i tak jak na pewno wiecie, w NGOS-ach jest mnóstwo projektów związanych z różnymi tematami. Zasób wiedzy, jaki macie, jest absolutnie nieoceniony do tworzenia i realizowania tych projektów, a jednocześnie bycie w projektach, które się dzieją teraz i które są właśnie oparte o wszystkie aktywne metody, pozwala na to, żeby tą swoją wiedzę jeszcze wzbogacać i aktualizować. Drugą rzeczą są kompetencje prawno-organizacyjne. Tak, tutaj jest moje doświadczenie między innymi właśnie z projektu budżetu partycypacyjnego, o którym troszkę więcej później, ale to było niesamowite, jak nauczycielki w momencie, w którym był ustalany regulamin tego budżetu, były w prawie szkoły, w regulaminach, tak żeby i pokazać uczniom i tworzyć to wszystko w zgodzie, tak? Taka znajomość tego, jak tak naprawdę wygląda świat szkolny, czy świat uczniowski, jest naprawdę dużą kompetencją do skorzystania z NGOS-ów, no o organizacyjnych nie mówiąc, ja bardzo jakby szanuję i podziwiam właśnie nauczycieli za taką umiejętność bycia w kilku rolach jednocześnie, za pewną wielozadaniowość, za zdolność do zorganizowania swojego funkcjonowania i pracy. BHP to jest kolejna kompetencja, czyli znajomość zasad BHP, umiejętność ich stosowania. To może się wydawać mało ważne, ale Państwo to po prostu wiecie, potraficie, korzystacie z tego. Natomiast pracując z uczniami, czy prowadząc jakieś warsztaty, tak, czy realizując, to jest coś, co jest absolutnie niezbędne i z tego trzeba korzystać, a Państwo to po prostu macie. Z zakresu wiedzy psychologiczno-pedagogicznej to jest kolejna grupa kompetencji i tu myślę sobie, że właśnie współpraca z organizacjami daje bardzo dużą możliwość do wzmacniania swoich kompetencji, bo to jest taki obszar, który ja wiem od nauczycieli, że jest nie do końca zaopiekowany, że takich umiejętności, czy zdolności, czy metod, czy ćwiczeń w trakcie kształcenia nauczycielskiego jest trochę za mało. I w związku z tym, będąc w organizacjach, realizując projekty, korzystając też z tego wsparcia koordynatorów, mentorów, czy różnych osób, które się pojawiają, można tutaj te umiejętności rozwijać. Też wszelkie metody aktywizujące, narzędzia, bycie bardzo na bieżąco, to jest taki kawałek, który absolutnie jest do wykorzystania. Wiedza diagnostyczno-badawcza, robicie to Państwo na co dzień, diagnozujecie, badacie, to się potem bardzo przydaje do tego, żeby diagnozować potrzeby, tak, żeby przygotowywać właściwe, dobre projekty odpowiadające konkretnym grupom, a znowu z drugiej strony, jeśli macie poczucie, że robicie tego za mało, to angażując się w projekty można te kompetencje przy wsparciu ćwiczyć i rozwijać. Kolejną rzeczą jest znajomość instytucji, tak, które są związane ze szkołą, czyli to całe sieciowanie, tak, Państwo jesteście w kontaktach, Państwo współpracujecie, działacie i tak naprawdę właśnie jesteście łącznikiem i realizatorem i to jest coś, przed czym, do czego w zasadzie bardzo warto się odnosić, tak, w kontekście sieci różnych działań. Ja z jedną z pań, która realizowała z nami projekt, miałam na przykład potem zupełnie przypadkowo możliwość spotkania się na egzaminach ustnych na maturze, tak, i już sam fakt, że myśmy się znały i rozmawiały, znaczy ja byłam osobą organizującą, powodował, że jest pewien rodzaj przenikania, ale też pewnej łatwości funkcjonowania i realizowania różnych rzeczy. I kolejna i w tym obszarze ostatnia rzecz to jest znajomość źródeł wiedzy, tak? To też wiecie Państwo, że w takiej ilości w tej chwili informacji, które mamy i takiego łatwego dostępu, który mają nasi uczniowie do wiedzy z internetu, to taka znajomość rzeczywiście właściwych źródeł i możliwość pokierowania uczniów w tą stronę jest ogromną kompetencją, ogromnym zasobem. No i właśnie, przechodzimy do praktyki, tak? I tu kolejna rzecz, kompetencje dydaktyczne. Państwo macie absolutny warsztat
pracy, tak? I to jest coś, co się w organizacjach przydaje, korzysta. Ja miałam wiele doświadczeń, szczególnie w tych ostatnich przykładach, właśnie z nauczycielkami, które prowadziły grupy, prowadziły warsztaty, które realizowały w sposób absolutnie płynny różnego rodzaju treści, które pochodziły z programu właśnie dzięki swoim umiejętnościom czy kompetencjom dydaktycznym, tak? Tu jest też rodzaj namysłu nad takimi właśnie kompetencjami czy wychowawczymi, czy opiekuńczymi, czy profilaktycznymi. Tak, ja zaczynałam w organizacji, która Fundacji Benevobis, która zajmowała się profilaktyką, tak? I tam też jakby zajęcia prowadzili pedagogowie i nauczyciele. I to była cała moja droga, bo ja byłam bardzo wtedy niedoświadczona, tak naprawdę przy wsparciu osób bardziej doświadczonych w formie warsztatowej uczenia się tych wszystkich kompetencji niezbędnych potem do pracy z grupą, więc można to też robić w drugą stronę, poprzez prowadzenie warsztatów zwiększać swoje kompetencje. Kolejny obszar, kompetencje cyfrowe, tak? Czyli ten kawałek, w którym zostaliśmy bardzo tutaj wprowadzeni, szczególnie w ostatnim czasie, ale to jest coś, co się dzieje od samego, przynajmniej mojego początku w szkołach, że z każdym rokiem pojawiają się nowe technologie i trochę nowy świat. Ja mam takie poczucie, że mi czasem brakuje kompetencji, na przykład dzięki współpracy teraz tutaj na rzecz tego spotkania z Państwem miałam cudowną możliwość poznania kolejnego narzędzia do prowadzenia tego typu spotkań, tak? Ale myślę sobie, że wiele projektów NGO-sowych używa różnego rodzaju cyfrowych rzeczy. No, na przykład w budżecie partycypacyjnym część wniosków mogła być składana przez system do tego powołany, w związku z czym też takich kompetencji i ja nabywałam, i młodzi ludzie nabywali, i głosowanie było przez internet. Kompetencje komunikacyjne czy poznawcze, tak? Moje doświadczenie jest takie, że nauczyciele są osobami o bardzo szerokich horyzontach i osobami, które szukają, które się dowiadują, które bardzo jakby mają wiele wiedzy, to pozwala tak naprawdę merytorycznie tworzyć programy i potem zarażać tą pasją uczniów. No i coś, bez czego nie można by było w tym obszarze w ogóle funkcjonować, to są pewne kompetencje przywódcze, tak? Pensujcie często takie osobowe cechy, które pozwalają pociągnąć ze sobą ludzi, szczególnie ludzi młodych. Jesteście liderami, jesteście osobami, które są autorytetami tak naprawdę przez to, kim są, a nie przez to, że mają stanowisko. I to bardzo widać szczególnie wśród właśnie nauczycieli współpracujących z NGO-sami. Ja z ogromną przyjemnością patrzyłam, jak w budżecie partycypacyjnym, jak się kontaktowałam z uczniami i oni właśnie mówili, że oni to ustalą z panią Tatianą, że tutaj ich wsparła, tutaj ustaliła, tutaj, że w ogóle oni lubią tak robić różne projekty z nią. Część uczniów zgłaszała się tylko ze względu na to, że to był jakiś ich nauczyciel. No i kompetencje adaptacyjne. Praca w szkole absolutnie wymaga adaptowania się i do rzeczywistości szkolnej, i do zmieniających się warunków, i do tego, co tak naprawdę przynosi życie. No ja pamiętam, że jak zaczynałam pracę w szkole, mam poczucie, że to nie było tak strasznie dawno temu, to jeszcze w ogóle był dziennik papierowy i te wszystkie wyliczanki, a gdzieś tam telefony komórkowe się dopiero pojawiały. W tej chwili żyjemy w świecie, w którym codziennością młodych ludzi są wszystkie technologie, tak? I to wymaga adaptowania się do coraz to nowych roczników. Dla mnie na przykład też fascynująca są teraz różnice w uczniach, którzy przyszli po szkole podstawowej, a uczniów, którzy kończyli gimnazjum, i bardziej tutaj myślę o pewnym sposobie funkcjonowania, myślenia, potrzebach i właśnie osadzeniu w świecie cyfrowym. No i ten ostatni obszar związany z tożsamością zawodową i zaangażowaniem, etyka, kompetencje z tym związane, trochę w kontekście też wartości, na których zbudowane są organizacje pozarządowe,
to, że dla nauczycieli to jest ważne, jest ogromnym zasobem dla organizacji. Uwierzcie mi Państwo, nie jest tak we wszystkich zawodach. Gotowość do doskonalenia, do rozwoju, do poszukiwania, tak, bycie w takim procesie uczenia się przez całe życie i też to, że Państwo na przykład tutaj dzisiaj jesteście, tak, mamy wtorkowe popołudnie, jesteście po to, żeby się dowiadywać, żeby się rozwijać, ta chęć, ta gotowość, ta energia jest czymś, co tworzy projekty, ale co też pociąga za sobą potem młodych, a z drugiej strony, jak przychodzą takie momenty, że jest trudniej, że jest mniej energii, że może tego zapału i gotowości do pracy jest mniej, bo zmęczenie jest większe, to też organizacja jest często czymś takim, co tą energię potrafi dawać, wymieniać, powodować, że jeszcze bardziej się chce, albo że w ogóle zaczyna się chcieć. No i kompetencje kulturowe i wielokulturowe. Pracujecie Państwo z różnymi uczniami i jesteście bardzo wyczuleni na różne konteksty. Jednocześnie wszystkie programy z obszaru kulturowego czy wielokulturowego mogą być bardzo wspierające do współpracy czy pracy z uczniami, którzy się w naszych szkołach pojawiają. I ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć, to pewne supermoce nauczycielskie, bo ja naprawdę uważam, że coś takiego istnieje. Nauczyciele mają supermoce. Z jakiegoś powodu tymi nauczycielami zostają. To są zarówno cechy osobiste. Zerknijcie sobie proszę do siebie, zobaczcie, co takiego w was jest. Czy to jest poczucie humoru, czy to jest umiejętność opowiadania, czy to jest zainteresowanie jakimś tematem, czy to może jest empatia, może to jest gotowość do wsparcia, może to jest dobra organizacja. Macie takie cechy, które pozwalają to niesamowite zadanie współpracy z młodymi ludźmi realizować. Macie bardzo wiele umiejętności, mam nadzieję, że każdy jest w stanie wymienić 3 czy 5 swoich naprawdę mocnych umiejętności. To jest ważne, to co mówiłam na początku, żeby do tego wracać, co jest moim zasobem i o to się opierać. I trochę to, co mówiłam, że opieracie pracę o wartości i obstawy, i to tak naprawdę czyni zmianę, bo tak ja sobie myślę, że to chodzi o to, żeby rozwijać kompetencje dla rozwijania samych kompetencji, ale przede wszystkim po to, żeby coś wnosić do życia tych młodych ludzi i do swojego, o czym potem, ale też czynić zmianę w świecie. Tyle ja w tym momencie, Sylwia, oddaję Ci głos. Oczywiście tradycyjnie, czy mnie słychać? Dziękuję Ci bardzo, Kasiu. Ja przez moment czułam się jak na takim wykładzie motywacyjnym, nie wiem jak Państwo. Bardzo to było przekonujące, to co powiedziałaś i też takie porządkujące. Ja przyznam się szczerze, że jakby nie o wszystkich kompetencjach nauczycieli myślałam w taki sposób, w jaki Ty tutaj zaproponowałaś, ale rzeczywiście podpisuję się pod tym, co powiedziałaś o tych kompetencjach kulturowych i adaptacyjnych. To znaczy mam wrażenie, że bez tego Państwo nie moglibyście w ogóle wykonywać tej pracy, którą wykonujecie. Bez tego też nie poradzilibyśmy sobie w tej sytuacji, w której wszyscy stanęliśmy. Mówię o sytuacji pandemii. To właśnie te kompetencje adaptacyjne przy jakimś wsparciu czy organizacji pozarządowych, czy organów prowadzących, rodziców, wzajemne jakby wymiany pomiędzy nauczycielami, wszyscy jakoś przez to przeszli. Także bardzo Ci, Kasiu, dziękuję za to uporządkowanie. Będę wdzięczna, jak też może wrzucisz tutaj na czacie ten zestaw, jakby tę klasyfikację tych kompetencji, bo pewnie nie dla wszystkich ten porządek, właśnie ten sposób myślenia o kompetencjach nauczyciela jest znany, a to było bardzo, bardzo przekonujące. To też jest bardzo mocno związane z tym, o czym ja chciałabym teraz bardzo króciutko z Państwem porozmawiać, bo ja uważam, że to doświadczenie Kasi jest tutaj istotniejsze niż to nasze założenia, tak jak organizacji pozarządowej, czy nasze interpretacje, a moje doświadczenie nauczycielskie jest już jednak dość odległe, więc też nie chciałabym na niego bardzo mocno sięgać. Ale to, w jaki sposób sobie wyobraziłam te najbliższe 5 minut, dobrze koresponduje z tą klasyfikacją zaproponowaną przez Kasię, ponieważ już schodząc teraz na poziom relacji, organizacja pozarządowa, a tak naprawdę pewnie jakiś koordynator, koordynatorka, a nauczyciel, nauczycielka, już abstrahując od tego całego systemu szkolnego, dla nas bardzo ważne jest
żeby ta współpraca była powiązana z budowaniem na doświadczeniu i własnych zasobach. Jakby my nigdy nie staramy się wchodzić do szkoły albo budować relacji z nauczycielem z pozycji eksperta, choć pewnie czasem mamy jakąś ekspercką wiedzę w jakichś tam wybranych obszarach, tak jak Państwo macie swoją ekspercką wiedzę. My zawsze wychodzimy od doświadczenia, własnych zasobów oraz kontekstu. I w tym sensie te umiejętności adaptacyjne są też tutaj bardzo, bardzo istotne. Zwykle jest tak, że projekt, o których też Kasia dużo mówiła, on jest jakoś tam wymyślony, ale z perspektywy mojej organizacji strasznie ważne jest, żeby on nie był nigdy wymyślony do końca. Znaczy to Państwo razem ze swoimi uczniami macie z tym projektem zrobić, z tego projektu zrobić użytek najwłaściwszy dla Was. Dlatego takie konstruujemy, byście Państwo mieli przestrzeń do doświadczania, eksperymentowania, wymyślania, ale też do popełniania błędów, to znaczy do weryfikowania jakichś postawionych na początku założeń. Nawet wtedy, kiedy jesteśmy ograniczeni jakimiś wskaźnikami, zawsze ważne dla nas jest to realne doświadczenie. Właśnie myślę, że to trzeba przede wszystkim podkreślić, że to, ta współpraca budowana jest na wspólnym doświadczeniu, które przeżywamy i reflektujemy. Po drugie, i to jest bardzo mocno powiązane z wartościami, te wartości, które macie na dole, to jest zestaw wartości ważnych dla nas i ważnych dla pola dialogu, więc w odniesieniu do tych wartości ważnych dla obu tych organizacji, dla nas ważna jest wasza autonomia, wasz wybór, też możliwość, potencjalna możliwość do adaptowania do potrzeb, do możliwości, do czasu, do okoliczności i warunków. No i ten trzeci kawałek, on jest też powiązany mocno z tymi dwoma pierwszymi, to jest współpraca i wpływ. To nie jest tak, że my mówimy zróbcie tak, tylko zapraszamy do współpracy, do wspólnego tworzenia jakiegoś przedsięwzięcia i też do wpływania na to przedsięwzięcie. Projekt edukacyjny, który jest właściwie taką bardzo ważną, bardzo ważnym elementem różnych naszych działań, czyli coś, co proponujemy Państwu do pracy z uczniami, taką możliwość daje. On taką możliwość daje Wam, jako nauczycielom, ale on też daje taką możliwość uczniom. Wydaje mi się, że budowanie współpracy bez poczucia wpływu trochę nie ma sensu, tak? Znaczy jest to raczej wykonywanie jakichś kolejnych zadań, które może są interesujące albo nie, ale to nie buduje tego prawdziwego wewnętrznego zaangażowania, motywowania. Myślę, że właśnie tu zabrakło, to tak po tym, co powiedziała Kasia, przyszło mi do głowy, zabrakło też w tym budowaniu na doświadczeniu własnych zasobach takiej informacji o tym, że to też chodzi o budowanie na wewnętrznej motywacji i zaangażowaniu waszym, tak? Bo mówimy teraz o nauczycielach. To jest taki pierwszy ważny kawałek we współpracy między nami a nauczycielami. Drugi to jest taki kawałek trochę pozaszkolny, to znaczy dla nas strasznie ważne jest jako Centrum Edukacji Obywatelskiej, by to spotkanie z organizacją pozarządową oczywiście było przestrzenią, było miejscem rozwoju waszych kompetencji przedmiotowych, waszych kompetencji dydaktycznych, o tym będzie na następnym slajdzie, ale strasznie też jest ważne, żeby to uruchamiało jakby też inne obszary waszych zainteresowań, żeby było też okazją do zobaczenia w sobie innych kompetencji niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni jako nauczyciele. I dlatego też w ogóle wiele naszych inicjatyw bazuje na waszych zasobach, na waszych umiejętnościach. Część naszych programów realizowana właściwie jest z udziałem nauczycieli, to znaczy kiedy my pracujemy z radami pedagogicznymi, nie wyobrażamy sobie, że wchodzimy do tej rady, mając tylko za sobą doświadczenie trenerskie. To nie wystarczy. To znaczy potrzebna jest znajomość kontekstu, relacji w radzie, doświadczenie stania przy tablicy i w programie na przykład Szkoła Ucząca się trenerami mogą być tylko nauczyciele praktycy albo dyrektorzy praktycy. Tacy, którzy nie tylko mówią o tym, co w szkole można zrobić, ale zmieniają to u siebie i uczą w innych szkołach, jak można z tymi narzędziami pracować. To uwiarygodnia ten proces, więc dla nas Państwo jesteście ważnym zasobem merytorycznym, ale też uwiarygodniacie nasze koncepcje, tak, nasze podejścia. Bez tego nie byłoby to możliwe. Też jest tak, że 25 lat współpracując z Państwem, my też mamy bazę osób, które wciąż są nauczycielami, ale też rozwijają się w innych obszarach. Piszą różnego rodzaju publikacje, materiały, już nie tylko dla nas. Prowadzą warsztaty nie tylko dla nauczycieli i dla szkoły, nie jakby w ogóle rozwijają taką odnogę
trenerską. Ja kończę właśnie szkołę liderów, na której jest aż 3 nauczycieli, których działalność liderska nie jest związana ze szkołą, tak? Znaczy oni po prostu są liderami jakichś lokalnych na przykład organizacji pozarządowych albo jakichś lokalnych inicjatyw. I to też jest taka inspiracja albo taka motywacja, którą gdzieś wzbudziło w nich jakieś spotkanie z organizacją pozarządową. W Centrum Edukacji Obywatelskiej my staramy się też przygotowywać taką ścieżkę rozwojową dla nauczycieli, czyli trochę dlatego powiedziałam o tym swoim doświadczeniu, że ja zaczynam jako wolontariuszka, jestem teraz w takim, a nie innym miejscu i podobnie jest z nauczycielami, to znaczy jeżeli zapraszamy kogoś do projektu, to też budujemy relacje, przyglądamy się, sprawdzamy co dla danej osoby jest ważne, w którą stronę ona chciałaby się rozwijać. Jeżeli jest taka możliwość, jest taka przestrzeń, to po prostu zapraszamy do współpracy właśnie w tych obszarach, które są dla tej osoby ważne. Nasi mentorzy, nasi prowadzący webinaria, to są nauczyciele praktycy, tak, którzy właśnie zobaczyli dla siebie jakąś nową przestrzeń, z jednej strony taką rozwojową, ale z drugiej strony też, jak o tym mówią, będącą dużą taką dawką energii, tak, bo jest tak, że praca z uczniami jest fantastyczna, ale czegoś nie daje, więc jakby na przykład pojawia się potrzeba pracy z dorosłymi, tak? Albo pojawia się potrzeba pracy z trochę inną grupą i w trochę innym kontekście, w innych okolicznościach. No i oczywiście to, co wpływa na ten rozwój osobisty, co być może jeszcze bardziej podnosi te kompetencje kulturowe, o których mówiła Kasia, to też jest to, że współpraca z NGO-sami pozwala tworzyć nowe relacje. To są spotkania z bardzo różnymi osobami, o bardzo różnych doświadczeniach, nie tylko między nauczycielami, ale też właśnie z jakimiś ekspertami, przedstawicielami instytucji. Czasem to są jakieś wizyty studyjne w określonych miejscach, które po prostu otwierają też nowe horyzonty, nowy sposób myślenia, pojawiają się nowe pomysły po tego rodzaju spotkaniach, ale przede wszystkim budują się relacje. Ja od 20 prawie lat jestem w takich kilku głębszych relacjach z nauczycielami, z którymi jako koordynatorka współpracowałam na początku mojej przygody z CEO. I jakby to już nie są relacje zawodowe, tylko łączy nas mnóstwo innych rzeczy i dla mnie te osoby są już nie tylko źródłem inspiracji jako nauczyciel, ale też źródłem inspiracji jako osoby. Więc to jest też taka wzajemna wymiana. To, że jest Kasia z nami, jest dokładnie jakby takim dowodem na tę taką ciągłą wymianę. To nie jest tak, że ktoś daje więcej, ktoś daje mniej. Po prostu w danym momencie dajemy sobie coś po prostu innego. No i oczywiście, jak przypomnicie sobie misję CEO, która jest związana z tym, by budować dobre doświadczenia edukacyjne uczniów i uczennic w szkole, tak? No bo to jest takie clue naszych działań. Oczywiście my nie pracujemy bezpośrednio z uczniami, pracujemy głównie z wami, nauczycielami, no to jakby to nie jest tak, że nasza współpraca koncentruje się na rozwoju osobistym i na tym takim budowaniu, na zaangażowaniu i motywacji. No jest też tak, że my po prostu Państwa wspieramy w rozwoju tych kompetencji, o których Kasia mówiła na początku, czyli przedmiotowych, dydaktycznych. I nasze wsparcie jest po prostu propozycją rozwoju zawodowego, ale właśnie takiego ustawicznego i takiego procesowego, tak? Bo z jednej strony proponujemy Wam wsparcie w dzielimy się nową wiedzą w różnych obszarach, ale z drugiej strony jest taka możliwość pogłębiania tego, to znaczy, że można zatrzymać się na pewnym poziomie, ale można też próbować dany wątek rozwijać i podobnie jest z metodami. Są tacy nauczyciele, którzy korzystają z naszego wsparcia w zakresie nowych, może nie nowych, ale takich aktywnych metod nauczania, ale w którymś momencie przychodzi potrzeba czegoś więcej i oni wchodzą w jakąś taką dłuższą pracę procesową, na przykład nad ocenianiem, nad systemem oceniania w szkole, a już idealnie jest, kiedy to nie jest jeden nauczyciel, tylko cała rada pedagogiczna, bo wtedy rzeczywiście mamy większy wpływ na zmianę w szkole, a nie tylko na zmianę w samym nauczycielu. No oczywiście ten rozwój zawodowy to nie są tylko szkolenia, kursy, warsztaty, ale to jest również współpraca z innymi nauczycielami, bo każdy warsztat no to jest okazja po prostu do podzielenia się tym doświadczeniem. Wiemy z doświadczenia, że w szkolnych radach pedagogicznych wygląda to różnie, że dużo łatwiej czasem jest się dzielić trudnościami, ale i sukcesami gdzieś na zewnątrz niż wewnątrz, chociaż pracując z radą pedagogiczną staramy się także te procesy uruchamiać.
Fajnie, że Kasiu opowiedziałaś dużo o tym, w jaki sposób projekt buduje te kompetencje, albo zaangażowanie się w takie działania pozaszkolne buduje kompetencje nauczyciela, bo rzeczywiście to jest też to, co wzmacnia nas, was, państwa jako nauczycieli i wzmacnia chyba wszystkie kompetencje, które Kasia wymieniła. Organizacje pozarządowe, które się zajmują bardzo specyficznymi tematami, one też starają się rozwijać swoje zasoby edukacyjne i otwierają te zasoby. Tak, my jesteśmy mocno już przyzwyczajeni do tego, żeby jeśli coś mamy, to tym się szybko dzielić i chętnie to Państwu udostępniamy. Można tak założyć, że to są takie zasoby aktualizowane i że naprawdę jest widoczne w nich podejście i taka refleksja nad tym, co się nowego dzieje w edukacji, więc to też jest czasem taka dobra okazja do tego, żeby nie szukając bardzo głęboko, ale współpracując z jakąś organizacją pozarządową, podjąć refleksję nad, na przykład nad jakimś nowym podejściem związanym z uczeniem się. No i też oczywiście jesteśmy dla siebie wzajemną inspiracją, to znaczy my, kiedy Państwu coś proponujemy do realizacji, mamy nadzieję, że nie Państwo weźmiecie to i zrealizujecie, tylko że to zaprosi Was do czegoś więcej, co budujecie własnym podejściem. Ale też dla nas strasznie ważne są wszystkie takie spotkania podsumowujące z Państwem, rozmowy, przyglądanie się temu, co Wy robicie, bo to jest znowu dla nas źródłem inspiracji. Tak? Bardzo często też jest źródłem weryfikacji naszych jakichś tam założeń. To zdarza się, że się rozmijamy z kontekstem. I na koniec chciałabym jakby tutaj podkreślić te wartości, które przyświecają, one przyświecają naszej pracy, to są wartości naszej organizacji albo wartości pola dialogu, ale dla CEO to są również wartości, które są obecne w tym, w jaki sposób z Państwem pracujecie, ale też to są wartości, które chcemy, żeby były obecne w szkole. I tu jest to uczenie się, zaangażowanie i współpraca, wrażliwość, rzetelność, pomysłowość, szacunek i wiedza. I to pewnie jest o tym samym, o czym Kasia mówiła, w sensie o tych kompetencjach, bo to wszystko jest jakby zaszyte, tak, w tych kompetencjach, a jeszcze inaczej. Ja w ogóle chciałabym tylko powiedzieć na koniec tego kawałka nauczycielskiego, że jestem w ogóle wdzięczna za każde spotkanie z każdym nauczycielem. Sama jestem dzieckiem nauczycielskim i szkołę pamiętam trochę inaczej, niż ona wygląda teraz, trochę gorzej ją pamiętam i bardzo się cieszę, że są z nami no po prostu tacy ludzie jak Państwo tutaj. Dziękuję i wrócę jeszcze tylko na 5 minut na sam koniec. Już się wyłączam. Bardzo Ci serdecznie dziękuję i cieszę się, że pokazałaś taką szerszą perspektywę współpracy nauczycielami z organizacjami, bo ja się tutaj poruszam w jakimś swoim wycinku doświadczeń, ale to jest bardzo maleńki wycinek tego, co się dzieje. Ja jestem przekonana, że gdyby tak naprawdę zapytać każdego z Was o doświadczenia, to macie ich pewnie tak samo dużo jak ja, albo więcej i podobnie jak Sylwia, też mam tak, że to są dla mnie ogromnie ciekawe spotkania, więc bardzo zachęcam do też komentowania na czacie i czekam na naszą dyskusję, na to, żebym też się mogła pospotykać tutaj w tej przestrzeni z Wami. Ja teraz troszkę powiem o tym, jak kształtować pewne kompetencje u uczniów, a w zasadzie nawet nie jak to robić, tylko trochę jak myśmy to robili, bardziej na prawach oczywiście pewnej inspiracji, a nie tego, że to jest jakakolwiek tutaj, wiecie, wytyczna, albo że tak należy, albo że ja wiem najlepiej. Ja mam jakieś doświadczenie, którym się tylko chcę podzielić i chętnie powymieniać. Chcę trochę mówić o czymś takim, co jest nauczaniem przyszłości, czyli trochę tym, w czym pewnie wszyscy jesteśmy, bo skoro się tu spotykamy dzisiaj, to myślę, że chociaż już jedną nogą jesteśmy troszkę dalej niż w tym klasycznym takim 18- czy 19-wiecznym systemie edukacji. I taka pierwsza część, która dotyczy tego nauczania, to są kompetencje kluczowe. Jak zapewne wiecie, są dwie listy. Jest lista europejska i lista amerykańska. Ja odwołam się do obu, ale będę mówiła bardziej o tej naszej tutaj europejskiej, uzupełnię ją o amerykańską. One są dość do siebie podobne. Jest tak, że państwa w Europie uzgodniły pewne kompetencje, które są kluczowe i niezbędne na teraz, ale są właśnie potrzebne do tego, żeby młodzi ludzie jakby mogli funkcjonować w przyszłości.
przyszłości. I postaram się tego, że tak powiem, nie definiować i nie opowiadać, tylko rzucać hasłem i pokazać, jak na przykładzie szczególnie dwóch projektów, to znaczy projektu budżetu partycypacyjnego w Warszawie, który ja miałam przyjemność realizować z szkołami warszawskimi, nauczycielami i uczniami. I tu jedno zdanie o tym chcę powiedzieć, to był taki projekt, w którym uczniowie przygotowywali i składali wnioski do tego budżetu i też głosowali, więc to nie była symulacja, tak? To było realne działanie, a drugi też z wybranymi szkołami, taki pilotaż dotyczący budżetu szkolnego i tego, że można też go partycypować. I tutaj uczniowie przejmowali odpowiedzialność za podział finansów. Pokażę troszkę na przykładach, jak te konkretne kompetencje zdobywali, albo jak też właśnie ich kompetencje się przydawały do realizacji projektów. Tych kompetencji jest 8, zacznijmy od pierwszej, która jest porozumiewaniem się w języku ojczystym, czyli tak naprawdę w ogóle wyrażaniem, mówieniem, nazywaniem, komunikowaniem się i to z różnymi osobami w różnych sytuacjach, w mowie i w piśmie, tak? I w tych projektach budżetu było wiele takich sytuacji do przećwiczenia, bo po pierwsze oni w ogóle musieli powiedzieć o swoim pomyśle i swoim projekcie grupie. Musieli rozmawiać, musieli, nie musieli, ale jakby byli zaproszeni do tego, rozmawiać ze mną jako z osobą zewnętrzną i uzgadniać swoje pomysły, projekty, to też ćwiczyło ich umiejętność w ogóle wypowiadania, ale też prezentowali to, co wypracowali, albo jak to w przypadku budżetu szkolnego całej społeczności szkolnej, tam przechodziły klasy po klasie i należało o różnych rzeczach opowiedzieć, to są też umiejętności autoprezentacyjne, to o społecznych za chwilę, ale to są też kompetencje mówienia, których w takim świecie emotikonów często młodym ludziom brakuje, więc jakby z jednej strony kolegom, koleżankom prezentowali, ale z drugiej strony też występowali w konsultacjach dzielnicowych i stawali przed gronem zarówno osób z urzędów, z którymi też rozmawiali, pisali do nich, dzwonili i mieli kontakt, jak i osobami, które przyszły i były zainteresowane, one były w różnym wieku, w różnej sytuacji, z różnymi potrzebami i tutaj mieli naprawdę dużo takich możliwości do tego, żeby to ćwiczyć przy wsparciu właśnie swoich nauczycieli czy moim. Drugie dotyczą porozumiewania się w języku obcym i to jest cały taki kawałek opierający się o porozumiewanie w języku własnym. Bardzo ciekawy przykład. W tym budżecie szkolnym jedna z grup zaproponowała, że chciałaby część pieniędzy przeznaczyć na warsztaty przygotowujące do certyfikatu C1 z języka rosyjskiego, żeby ten projekt napisać, żeby go umotywować, żeby go przekazać, oni musieli się w ogóle odnieść do tego, dlaczego tak jest, tak, z czego to wynika, ale też właśnie do swoich kompetencji językowych, czyli w ogóle też dowiedzieć się, na czym ten certyfikat polega. Z tego, co wiem, też część tych rozmów, ponieważ oni to robili pod opieką pani od języka rosyjskiego, wykonywali już w języku rosyjskim, czyli wydawałoby się, że tak zupełnie niezwiązanie, tak, ale w międzyczasie jest to kompetencja językowa, którą ćwiczyli. Kompetencje w trzecim obszarze matematyczne i takie podstawowe kompetencje naukowo-techniczne. W tych kompetencjach matematycznych chcę zwrócić uwagę na tak naprawdę logikę i taki rodzaj myślenia matematycznego, który potem pozwala rozwiązywać problemy dnia codziennego. Potocznie się mówi o tym, że te same połączenia neuronalne, które odpowiadają za matematykę, odpowiadają potem za radzenie sobie w sytuacjach życiowych i radzenie sobie z problemami. I tutaj z jednej strony to był taki kawałek ćwiczenia przy robieniu budżetów i kosztorysów. Tam były naprawdę prawdziwe pieniądze, prawdziwe liczby i wymagało to i umiejętności, ale też rozwijało, mało tego, pokazywało pewną sensowność tego, żeby ćwiczyć różnego rodzaju kompetencje związane z matematyką, o której często uczniowie mówią, do niczego mi się to nie przyda. No właśnie, ale logika. Przeprowadzenie całego projektu
tak, napisanie tego wniosku, ale też stworzenie budżetu absolutnie wymagało takiego myślenia przechodzącego z punktu do punktu, pewnej najpierw analizy, a potem syntezy. Poza tym po drodze pojawiały się różne trudności, a to się na przykład okazało, że był tor krosowy, okazało się, że działka, na której to jest planowane, jedna, druga czy trzecia, nie należy do miasta, więc nie można tego zrobić, tak? Albo brakowało czasu, albo ktoś nie odpisał, albo nie był kłopot ze znalezieniem jakiegoś rozwiązania i przechodzenie tych trudności było też ćwiczeniem tych umiejętności. Dalej, jak mówimy o kompetencjach naukowych, tak, czyli takie rozpoznawanie świata przyrody i opieranie się o metody naukowe, to tutaj oczywiście mamy cały szeroki obszar ekologii, który w tej chwili jest ogromnie ważny i pozwala na to, żeby tak naprawdę współpraca z organizacjami pozwala, żeby to kształtować i ćwiczyć z młodymi ludźmi, ale też pokazując im, że warto opierać się o wiedzę, a nie tylko o pewne informacje, które gdzieś krążą po przestrzeni internetu. Tu chcę Państwu powiedzieć o dwóch projektach. Jeden projekt dotyczy łuków różanych. Młodzi ludzie zaproponowali, aby w ich parku stworzyć takie piękne łuki z róż. I tutaj w ogóle musieli skorzystać i porozwijać kompetencje związane z rozumieniem świata przyrody, bo to nie jest takie proste, to nie jest kwestia tego, żeby narwać róż i zrobić, wiecie Państwo, łuk, tak? Tylko to musiała być cała konstrukcja, więc tu też wchodzą umiejętności techniczne, ale też wszystkie rzeczy związane z hodowaniem i pielęgnacją tych róż. A drugi projekt, który ja jakoś go strasznie lubiłam i te dziewczyny były w ogóle absolutnie niesamowite, ale on pokazał, jakie przy takim szukaniu rozwiązań są korzyści, ograniczenia i zagrożenia, dlatego że one sobie wymyśliły kotobudkę. Kotobudka, proszę Państwa, miała być czymś takim, co pozwala kotom w różnych momentach znaleźć schronienie i jedzenie w parku. No i pomysł w pierwszej chwili wydawał się absolutnie fantastyczny, no bo jest tyle kotów bezdomnych, które jakby mogą potrzebować takiego wsparcia, ale jak dłużej zaczęły o tym czytać, rozmawiać w urzędzie, rozmawiać też ze swoją nauczycielką, to zaczynało się okazywać, że to nie jest jednoznaczne, że stworzenie takich budek z jedzeniem dla kotów prawdopodobnie przyciągnie szczury. Być może przyciągnie inne zwierzęta, że to też zacznie powodować to, żeby te koty przestaną naturalnie zdobywać pożywienie, a zaczną się przyzwyczajać do tego, które otrzymują, a tym samym staną się zależne. Tak? Tutaj też zaczynały pojawiać się głosy dotyczące tego, że mieszkańcy może niekoniecznie chcą z tymi kotami współistnieć. Natomiast te dyskusje wszystkie były niezwykle ciekawe, podobnie jak też takie dyskusje o technice, o tym jak to zrobić, żeby coś funkcjonowało, żeby miało sens, i tutaj były dwa bardzo ciekawe projekty. Jeden projekt dotyczył toru krosowego, czyli tych wszystkich zjeżdżalni dla rowerów, dla deskorolek, a drugi stworzenia kortów. Tam trzeba było mierzyć, tam trzeba się było dowiadywać, jakie to mają być rampy, no nie można było tylko napisać, że tor krosowy, tak? Więc tutaj młodzi ludzie absolutnie ćwiczyli takie połączenie nauki z techniką i swoje rozumienie w tym temacie. No i kompetencje informatyczne, to z jednej strony aplikacje komputerowe, tutaj dużo żeśmy ćwiczyli, bo oni się porozumiewali mailami i wykorzystywali arkusze kalkulacyjne i edytory tekstu, no i poszukiwanie wiedzy w internecie i taka umiejętność też selekcjonowania danych, sprawdzania, odnajdywania informacji, konfrontowania na przykład z nauczycielem, z odpowiednim źródłem. I cały obszar też komunikacji w internecie i tego tak naprawdę jak to robić między sobą i jak to robić też z nami. To ich uczyło pewnej krytycznej postawy. Umiejętność uczenia się. To jest takie doświadczenie, które uczniowie mieli tak naprawdę przez cały czas. Mogąc robić różne rzeczy i je realizując i mając sukcesy, zaczynali mieć poczucie sukcesu, ale też oglądali to, jak oni się uczą, jak im się
to udaje, w momencie, w którym uczenie nie było tylko i wyłącznie uczeniem się szkolnych przedmiotów, tak? Tylko na przykład uczeniem się wypełnienia wniosku, uczeniem się zdobywania informacji i takim bardziej niestandardowym myśleniem. I obszar kompetencji społecznych i obywatelskich, no kompetencje społeczne, czyli taki mi też najbliższy obszar, czyli cała tematyka związana z komunikacją, z relacjami, z kontaktowaniem się ze sobą, tak? To jest ten obszar, w którym ja dużo warsztatów prowadziłam profilaktycznych i to jest jeden kawałek, ale w budżecie sposób, w jaki myśmy rozmawiali, w jaki nauczycielki kontaktowały się z nimi, to zwracanie uwagi na ich zasoby, na ich mocne strony, ćwiczenie autoprezentacji, to tych przeróżnych wystąpień, asertywności, odnajdywanie własnych cech, ale odnajdywanie też własnych fascynacji, jakby było do znalezienia dzięki temu obszarowi poszukiwania tematu, którym mogliby się zająć, no a potem komunikacja, współpraca i negocjacje, bo oni to robili w zespołach. I cały ten proces wymagał tego, żeby tych umiejętności się uczyli, albo z nich korzystali, albo żeby jedno przenikało się z drugim. No i obszar kompetencji obywatelskich, no to w projekcie budżetu partycypacyjnego to myślę, że to się troszkę jest jakby wynikające samo z siebie, tak? Ale wiecie Państwo, znaczy dla mnie doświadczenie robienia z młodymi ludźmi rzeczy pozornie dorosłych, tak? Było absolutnie niezwykłą przygodą, a też tak jak patrzyłam na uczniów, to, że oni mogli ten wniosek swój naprawdę stworzyć, naprawdę przedstawić, on był naprawdę poddawany głosowaniu, albo przynajmniej jeśli się na to nie zdecydowali, to mogli wspierać swoich kolegów albo zagłosować, czyli że już nabywali swoich praw obywatelskich od razu, było takim doświadczeniem, które myślę sobie, że zapisało im się na długo, ale też dało im takie poczucie sprawstwa i bycia w tym życiu społecznym już od tego tak naprawdę dość wczesnego momentu. Inicjatywność i przedsiębiorczość, kreacja, tak? Żeby stworzyć ten projekt, oni musieli się odwołać do swojej kreatywności, a potem cały proces polegał tak naprawdę na tym, żeby od pomysłu przejść do realizacji. Więc rozwijamy i zarówno inicjatywność, jak i przedsiębiorczość, czyli nie tylko wymyślam, ale też realizuję. No i świadomość i ekspresja kulturalna. Tutaj to, co nie pojawił się żaden projekt taki związany z dziedzictwem kulturowym, natomiast pojawiły się projekty związane z tak naprawdę estetyką. Im bardzo zależało na tym, żeby jakoś zadbać o miejsce, w którym funkcjonują, tak? I musieli też sprawdzić i kolorystykę, i to, co jest potrzebne, i jak to się ma w ogóle do takich obszarów i tego, jak to ma wyglądać, czyli całego wyglądu, tak, ale też i kolorów, jakie są ważne, czy też w ogóle różnego rodzaju dzieł w przypadku projektu, który chciał zrobić fototapetę na ścianie, tak, z takim odlotowym samolotem. I myślę sobie, że tutaj też takich projektów mogłoby być więcej i też te różne doświadczenia się przenikały, tak? Bo występując przed grupą, oni ćwiczyli tak naprawdę wiele różnych możliwości i każdą tą kompetencję można ćwiczyć i rozwijać tak naprawdę w każdym projekcie. Dorzucę do tego, bo to są te europejskie kompetencje, że na amerykańskiej liście jest samodzielne uczenie się i innowacyjność, o tym mówiłam, posługiwanie się technologiami i zawodowe i życiowe kompetencje, a tu szczególnie elastyczność i zdolność adaptacji. Ja o tym trochę więcej mówiłam, jak mówiłam o Państwa kompetencjach, ale to jest coś, co tak naprawdę realizując zadania, projekty, czy biorąc udział w różnych warsztatach organizacji, młodzi ludzie rozwijają i uczą się. No i tak naprawdę czym jest to nauczanie przyszłości, tak jak ja je rozumiem, to z jednej strony to jest właśnie praca w obszarze różnego rodzaju kompetencji, praca właśnie warsztatowa, praca projektowa, ale nie tylko, bo to jest to, o czym przede wszystkim mówiła Sylwia. To jest praca w oparciu o relacje. Organizacje pozarządowe tak pracują i bycie z nimi, realizowanie projektów, ale też sięganie po te projekty do swoich działań nauczycielskich,
pozwala tak naprawdę wejść w takie bycie w relacjach i zacząć nie tylko funkcjonować w ten sposób w ramach organizacji pozarządowych, ale też swojego codziennego działania. Tu jest jeden taki przykład, który chciałam powiedzieć sprzed wielu lat, dotyczył, myśmy robili taki projekt profilaktyczny, który się nazywał Ziom Story, robiliśmy musical profilaktyczny i ja równocześnie pracowałam w szkole. Mieliśmy jednego młodego człowieka, mieliśmy wielu, ale jeden młody człowiek, który miał dużo kłopotów w szkole, w której był, w ogóle takich trudności osobistych. On się dość zaangażował w ten projekt i ja przy zgodzie i współpracy pani dyrektor i niezwykłej współpracy nauczycieli byłam w stanie zaproponować mu taką możliwość przeniesienia do naszej szkoły. I przenikając jego bycie w tym klubie młodzieżowym i w szkole, przez w zasadzie półtora roku udało się go na tyle wesprzeć, że i skończył szkołę z sukcesem i też on się dużo lepiej czuł sam ze sobą. I też takie osadzenie w relacjach myślę, że nam jest potrzebne. To są takie wątki związane też tutaj w tym nauczaniu przyszłości ze świadomością. Świadomością otoczenia, ale też samoświadomością. Z całym obszarem kontaktu ze sobą, swoimi emocjami, swoimi potrzebami i też z takim obszarem komunikacji, tego jak się komunikować też w takim obszarze emocjonalnym, nie tylko skierowanym na cel, ale też na taką wymianę bycia, czy komunikować bez przemocy. W tym nauczaniu przyszłości jest też element uważności, która w ogóle pomaga nam często funkcjonować w świecie, też takim zmiennym świecie, w którym jesteśmy, ale jest też współpraca, wartości i to, o czym się teraz coraz więcej mówi, integralność umysłu, emocji, ciała i ducha czy systemu wartości. Tak naprawdę tak szerokie funkcjonowanie jest w organizacjach pozarządowych i jeśli chcecie Państwo tym przesiąknąć, albo z tego korzystać, albo się wymieniać i móc to naturalnie wprowadzać do swojego funkcjonowania szkolnego, tak trochę jak było z metodami aktywizującymi, które trochę przyszły z NGO-sów do szkół, to właśnie to jest taka przestrzeń. I jednocześnie jeszcze chciałam dwa albo trzy zdania dopowiedzieć a propos uczniów zdolnych i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Te projekty dają taką możliwość, żeby uczniowie tam zaistnieli, zrobili coś swojego i zdobywali poczucie kompetencji, bo to nie tylko chodzi o to, żeby te kompetencje mieć, ale żeby to poczucie w sobie budować, żeby budować na ich zasobach, to jak myślę o uczniach z różnymi trudnościami, ale to jest też niesamowita przestrzeń do tego, żeby angażować uczniów zdolnych, nie tylko w olimpiady, ale też w przeróżne działania i z tego tak naprawdę też wynika w jakimś sensie takie inne spojrzenie na doradztwo zawodowe, to znaczy tworzenie uczniom możliwości do tego, żeby doświadczali różnych dziedzin, spotykali różnych ludzi i nie tylko wiedzieli, że są jakieś zawody, ale mieli ochotę to absolutnie po prostu poczuć. I jeszcze jedna rzecz, cała praca z klasą. Można oprzeć z jednej strony godziny wychowawcze. Ja rok temu robiłam projekt z Amnesty International, dostałam warsztaty, scenariusze, materiały i miałam cały cykl bardzo takich angażujących zajęć o prawach człowieka. Byłam niezwykle wdzięczna, bo na te godziny wychowawcze często jest tak, że czegoś potrzebujemy i to myślę sobie, że ta współpraca tutaj bardzo była pomocna, ale też jeśli chcecie Państwo zabrać swoich uczniów do trochę świata przyszłości, to zabierzcie ich właśnie do NGO-sów. I na sam koniec chciałam powiedzieć, że to, co dla mnie jest niezwykle inspirujące, to jest to, kiedy ja się uczę od uczniów, kiedy mogę się z nimi wymieniać i kiedy oni chwilami stają się moimi nauczycielami. To oczywiście nie zwalnia mnie z tego, żeby się rozwijać i uczyć, ale ta wymiana jest bardzo budująca i to, na co bym jeszcze chciała zwrócić uwagę, to o czym mówiła Sylwia, czyli takie Państwa fascynacje, tak? To nie chodzi o to, żebyście teraz po tym, co ja mówię, jakkolwiek robili tak jak ja, ale jeśli mogę do jednej rzeczy zaprosić, to bardzo zapraszam do tego, żebyście poszukali swoich fascynacji i do tych fascynacji zaprosili swoich uczniów. A za chwilę wrzucę Państwu taki cudowny TED z Brené Brown, która jest taką współczesną psycholog mówiącą właśnie o nowym świecie, o nowym funkcjonowaniu, która mówi o wrażliwości, bo myślę sobie, że wrażliwość jest taką jakością, która w nowym świecie, w nowej szkole i w nauczaniu przyszłości jest nam bardzo potrzebna. Tyle ja. Czekamy na link. Kasiu,
Kasiu, tak, chcesz za chwilkę zostać? O, już. Tak, już. Kasia już zniknęła, czekamy teraz na link. Rzeczywiście osoba, o której mówi Kasia, jest niezwykle motywująca, chociaż ty, Kasiu, też jesteś bardzo dobrym przywódcą motywacyjnym, więc możesz spokojnie tego rodzaju wystąpienia też tutaj częściej kierować właśnie taką sferę publiczną. Ja jeszcze zanim o uczniach, to chociaż może nie. Dobrze, będzie o uczniach, a na koniec już zupełnie powiem jeszcze jedną rzecz o nauczycielach. Właściwie Kasia powiedziała tyle, że ja tylko spróbuję to podsumować znów z troszkę innej perspektywy i znów przypominając Państwu, że dla nas strasznie ważne jest również w pracy z uczniami naszej, ale także Państwa, by obecne były w tej pracy te wartości, które uznaliśmy za nadrzędne. I znów te wartości macie na samym dole i zakładam, że część z nich to są po prostu wartości, które są wpisane też w taką codzienną pracę u waszej szkoły, albo taką indywidualną pracę. Kasiu, jakbyś wyłączyła mikrofon, bo chyba masz niewyłączony mikrofon i tak ciebie słychać. O, dziękuję bardzo. No oczywiście jesteśmy w szkole, jesteśmy przy uczniach, więc kiedy myślimy o tym, co zyskują uczniowie, no to siłą rzeczy na pierwszy plan wysuwa się uczenie się, tak? I myślę tutaj nie tylko o kompetencji uczenia się, ale też o samym procesie. Współpraca z NGO-sami, Kasia świetnie to podając te przykłady własne, to pokazała. Współpraca z NGO-sami, realizowanie przedsięwzięć proponowanych przez NGO-sy albo w ramach jakiejś działalności NGO-sów, to jest bardzo dobra okazja do wzmacniania procesu uczenia się, który Państwo po prostu prowadzicie w taki sposób usystematyzowany, przedmiotowy, zgodny z stawą programową, ale od wielu lat już wszyscy dobrze wiemy, że to jest za mało, by rzeczywiście tego ucznia wspierać w rozwoju jego pasji i zainteresowań. Więc warto o tym pamiętać, że każda współpraca, nie tylko z NGO-sami, w ogóle spotkanie z innymi instytucjami, z innymi ludźmi, niż ci, do których na co dzień jesteśmy przyzwyczajeni, oraz też stawianie ucznia w różnych sytuacjach edukacyjnych, a to spotkanie też jest taką sytuacją edukacyjną, po prostu wzmacnia ten proces uczenia się. I oczywiście dzięki temu też wzbogaca do doświadczenie szkolne, które jest tak istotne w naszej misji. Metody, tematy, ale też na przykład możliwość pozaprzedmiotowego podejścia czy współpracy międzyklasowej, albo na przykład zmiana ról, gdzie uczeń i nauczyciel są bardziej partnerami niż do tej pory, gdzie to też Kasia opowiadała o tym pierwszym takim przykładzie, gdzie uczniowie musieli wyjść ze szkoły, pójść do samorządu, no to właśnie to jest też taki moment, w którym uczeń czuje się partnerem innych dorosłych, tak? I to sprawdzenie się w takiej sytuacji jest bardzo, bardzo uczące, tak? Nawet jeżeli się nie udaje osiągnąć tego, co uczniowie chcą, to doświadczenie po prostu pozostaje. Oczywiście ważne jest, żeby to doświadczenie przepracowywać i w tej formule pracy, którą my proponujemy, zawsze staramy się na to zwracać uwagę. Oczywiście też współpraca z NGO-sami pomaga w realizacji kompetencji kluczowych, niezależnie od tego, czy to jest lista amerykańska, czy to jest lista europejska. Ja ostatnio też przyglądałam się różnym zestawom kompetencji i tych zestawów jest około 8 albo 9 obecnych takich w literaturze. Mówi się teraz o kompetencjach proinnowacyjnych, mówi się o kompetencjach przyszłości. No, nie będziemy się przywiązywać do żadnego z zestawów. No, ten z kompetencjami kluczowymi jest najbardziej może obecny w podstawie programowej. I rzeczywiście taka współpraca w każdym obszarze i dobrze, że Kasiu powiedziałaś to na koniec, każdemu uczniowi pozwala zrobić krok naprzód w zakresie tych kompetencji kluczowych, na które składają się przecież i wiedza, i umiejętności, ale też postawy. Warto też o tym pamiętać, że to nie jest tylko ćwiczenie się w jakichś nowych umiejętnościach, na przykład pracy z nowymi technologiami, ale też to na przykład jest to uwrażliwianie na drugą osobę, czy też na potrzeby najbliższego otoczenia. Jak mówimy o kompetencjach, to zawsze to jest ten szeroki zestaw, od wiedzy do postaw. Oczywiście z perspektywy CEO dla nas
to nie jest oficjalna wykładnia, nie mogę powiedzieć, że najważniejsze są dla nas kompetencje społeczne, one teraz w tym nowym zestawie to się nazywają osobiste, uczenia się, społeczne, osobiste i uczenia się, wcześniej to były kompetencje społeczno-obywatelskie, ale w związku z tym, co powiedziałam na początku, że edukacja decyduje o jakości naszego życia indywidualnego, ale też naszego życia społecznego, to jednak mam takie poczucie, że to jest właśnie, to są te najważniejsze kompetencje, plus oczywiście taka metakompetencja, kompetencja uczenia się. Wszystkie pozostałe są pomocne, wzmacniające, a te są jakby tak pierwotne. Ja wychodzę z takiego założenia i taka formuła pracy, czy projektowej, czy właśnie wychodzenia poza szkołę, zawsze jest dobrą okazją do ćwiczenia się w tych kompetencjach. Ale oczywiście ważny jest też taki rozwój osobisty, społeczny i emocjonalny ucznia w kontekście tych kompetencji, ale też w ogóle szerzej. I dla nas bardzo ważne jest, żeby uczniowie mieli poczucie od samego początku, w każdym doświadczeniu edukacyjnym, nawet tym takim bardzo przedmiotowym, poczucie sprawczości tego, że mają wybór, że to oni też podejmują decyzję i oni też ponoszą konsekwencje tej decyzji, a co się wiąże z tym, że biorą odpowiedzialność za to zadanie, które zostało im przydzielone. To jest też taki model pracy w NGO-sach w ogóle, że rzeczywiście jest bardzo duża samodzielność, ale też jednocześnie bardzo duża odpowiedzialność. Tak przynajmniej jest w moim NGO-sie. Ważne jest też, że taka współpraca czy z NGO-sami, czy też w ramach przedsięwzięć, które NGO-sy proponują, tak, czy w określonym temacie, zagadnieniu, czy przy rozwiązywaniu danego problemu, to jest zawsze okazja do budowania współpracy. Współpracy między uczniami, którzy być może w takiej sytuacji normalnej, szkolnej, ze sobą by nie współpracowali, bo za dużo ich dzieli, na przykład dzieli ich potencjał taki intelektualny, albo dzieli ich potencjał społeczny, czyli inni są bardziej towarzyscy, inni są mniej towarzyscy. Formuła projektu i takiej współpracy zespołowej tworzy taką przestrzeń, gdzie te dysproporcje nie są już tak ważne, bo ważne jest to, że każdy ma zadanie i że tylko realizacja wszystkich zadań razem prowadzi nas do osiągnięcia celu, więc tutaj jakby cel jest istotny. Tak, on nie jest już indywidualny, tylko jest zespołowy. I oczywiście taka sytuacja tworzy też przestrzeń do rozwijania większej empatii, większej wrażliwości na potrzeby drugiej osoby, ale także solidarności, takiej gotowości do pomagania, czy to osobie w przedsięwzięciu, czy też ze względu na cel tego przedsięwzięcia osobom na przykład potrzebującym. Tak się dzieje w tych wszystkich projektach, które są projektami takimi wolontariackimi, tak, związanymi z wolontariatem. Oczywiście współpraca przy tego rodzaju przedsięwzięciach, ona zawsze zaprasza ucznia, nauczyciela do wyjścia poza szkołę i do szukania innych relacji niż te takie czysto szkolne, albo nawet jeżeli to są relacje w szkole, to do szukania innych sposobów na budowanie tej relacji, bo zupełnie inaczej się buduje taką relację z nauczycielem, który jest opiekunem projektu, niż z nauczycielem, który po prostu uczy nas przedmiotu fizyka, choćby z takiej racji, że projekt nie jest oceniany, a na lekcji fizyki najczęściej jesteśmy oceniani. I to też już zmienia po prostu perspektywę i ucznia, i perspektywę nauczyciela. W projektach też mamy większą gotowość do oddawania samodzielności uczniom i to jest fajne. I w tym sensie to też w ogóle bardzo może rzutować na naszą pracę taką pedagogiczną. Znaczy, jeżeli widzimy odpowiedzialność, samodzielność i zaangażowanie uczniów w takich przedsięwzięciach projektowych, to dużo łatwiej jest nam przejść z takiego modelu, w którym to my prowadzimy proces uczenia, do modelu, w którym to uczniowie biorą odpowiedzialność za swój proces uczenia się, a my ich po prostu w tym procesie wspieramy. No oczywiście budowanie sieci kontaktów i wymiana doświadczeń, ale chciałabym podkreślić to, co też Kasia na koniec wyciągnęła, że tak jak ważne jest pracy z nauczycielami, by budować na ich zasobach, na ich zainteresowaniach, na ich pasjach i pobudzać ich do takiego wymyślania, tak, do innowacyjnych rozwiązań, to tak samo ważne jest w pracy z uczniem, a może nawet jeszcze ważniejsze, że ta wewnętrzna motywacja ucznia płynie właśnie z tego, jeśli budujemy różnego rodzaju przedsięwzięcia na rozwijaniu ich zainteresowań i to szerokie spektrum tematów, zagadnień, problemów, którymi zajmują się organizacje pozarządowe, albo w ogóle, które są obecne poza szkołą, pozwala chyba z każdym uczniem, za każdym uczniem nadążyć, tak? Przynajmniej nadążyć za jego pasjami.
ważne jest, i to prawdopodobnie też jest ważne w tej pracy z nauczycielem, żeby takie doświadczenie, i to szkolne, i to pozaszkolne, było okazją do budowania i monitorowania swojej ścieżki osobistego rozwoju. Tak? I przyglądania się temu, czego się uczę, czego chciałbym się jeszcze nauczyć, co mnie przeprowadzi z punktu A do punktu B. I współpraca z organizacjami pozarządowymi znów daje taki szeroki wybór, pozwala pogłębiać różnego rodzaju tematy, wchodzić w trudniejsze tematy. Ja bym też nawet powiedziała, że czasem współpraca z organizacjami pozarządowymi może pomóc nam w rozmowie na takie tematy, na które my jako nauczyciele nie jesteśmy gotowi, tak? Albo my jako szkoła nie jesteśmy gotowi. Czasem jest bezpieczniej po prostu o pewnych rzeczach rozmawiać z kimś z zewnątrz albo w ogóle na zewnątrz niż w szkole, choćby po to, żeby właśnie przełamać ten podział taki typowy ról. Nauczyciel uczeń, nauczyciel dyrektor, tutaj rodzic, kontrola rodzicielska, prawda? Jakby to wyzwala więcej takiej odwagi choćby w samych uczniach, ale to jest tak jakby trochę z boku tego, o czym chciałam jakby więcej powiedzieć. To, że to jest taki, ja wiem, że na poziomie zwiększenia swojej wiedzy czy swoich umiejętności uczniowie oczywiście też mogą obserwować ten przerost wiedzy, ale wydaje mi się, że w kontekście realizacji konkretnych działań, które się finalizują i które się prezentuje innym i które docenia ktoś, kto nie jest twoim nauczycielem, ale też doceniają to jakby inni odbiorcy spoza szkoły, to łatwiej jest zobaczyć ten swój przyrost, tak? Przyrost wiedzy, przyrost umiejętności, a to buduje po prostu poczucie wartości ucznia, tak? A jak jesteśmy zbudowani wewnętrznie, to też po prostu chętniej w różne rzeczy się angażujemy, o różnych rzeczach decydujemy, też chętnie podejmujemy różnego rodzaju wyzwania i ryzyka, bo myślę, że trzeba też na to w takich kategoriach spojrzeć, że każde takie przedsięwzięcie społeczne jest jakimś rodzajem wyzwania, jakimś rodzajem nowego zadania, do którego zapraszamy uczniów, dajemy mu za to odpowiedzialność no i on po prostu mówi sobie, sprawdzam się, tak? Jakby sprawdzam się, co potrafię w tym zakresie zrobić. Chociaż takie kluczowe jest dla nas właśnie to poczucie sprawczości i współdecydowania. No tak, chyba to by było z mojej strony wszystko. Ja znowu, tak jak przy nauczycielach, to tylko powiem, że tak jak ważne są dla nas spotkania z nauczycielami, dla nas pracowników organizacji pozarządowych, tak samo ważne są dla nas spotkania z uczniami i uczennicami. Mamy ich dużo mniej, nasze programy jednak raczej rzadko tak bezpośrednio dotykają samych uczniów. My pracujemy przez nauczycieli z uczniami, chociaż mamy oczywiście takie właśnie programy związane z wolontariatem, albo programy związane z samorządnością uczniowską, gdzie jakby z natury tych programów wynika, że pracujemy z uczniami, więc tym cenniejsze są dla nas takie wydarzenia, na których po prostu młodzi uczniowie zjeżdżają się do Polski, zjeżdżają się do Warszawy z całej Polski i prezentują nie tylko to, co zrobili, jako na przykład grupa projektowa, ale też to, czego oni indywidualnie się nauczyli, doświadczyli, co ich wzmocniło, co było dla nich trudne. Co roku organizujemy ogólnopolską prezentację projektów młodzieżowych. No, w tym roku z racji pandemii ona się odbędzie, ale w bardzo nietypowy sposób. Będziemy ją robić online. I to zaproszenie jest dostępne u nas na Facebooku. Jeśli Państwo jeszcze się nie zgłosiliście, to zapraszamy. To wydarzenie jest o tyle wyjątkowe, że ono w tym roku z jednej strony jest dla uczestników naszych programów, tak? Ale program jest tak zbudowany, że właściwie każdy, kto jest zainteresowany współpracą z organizacją pozarządową, taką tematyką, jaką my jako CEO proponujemy, to może w tym uczestniczyć. Zaczynamy spotkaniem z Justyną Suchecką, która nam opowie o młodych, którzy mają siłę. To tak a propos supermocy, o których mówiła Kasia, Young Power, ostatnia książka Justyny. I ona będzie mówiła o młodych, o tym, co w nich tkwi, co w nich drzemie. Młodzi nas nakręcają, młodzi nas napędzają. Bardzo się cieszymy na to spotkanie 10 czerwca. Zapraszamy na nasze pierwsze, naprawdę, to będzie 20 OPWM i pierwszy online'owy, więc trzymajcie za nas wszystkich
wszyscy kciuki. Bardzo Wam dziękuję, życzę Wam miłego popołudnia. Bardzo dziękuję Ani z CEO i Agnieszce z Pola Dialogu za zaproszenie mnie na to spotkanie i Kasi, która może się jeszcze wbije i podziękuję sama. Bardzo dziękuję też Państwu, że zdecydowaliście się spędzić z nami te 1,5 godziny. I do zobaczenia. To jeszcze możecie Państwo przez chwilkę popisać na czacie. Wszystkie informacje tutaj padły. Kasia, o, Kasia się włączyła, bo chce się też pożegnać, a potem chyba wpuścimy Anię, żeby się pożegnała już za nas. Bardzo dziękuję za takie cudowne spotkanie. Sylwio, dziękuję Ci za wszystkie Twoje słowa i takie piękne połączenie tych różnych treści, które tutaj prezentowałyśmy. Bardzo jestem ciekawa Państwa jeszcze komentarzy i rozmów. Bardzo dziękuję Centrum Edukacji Obywatelskiej i mojemu ukochanemu Polu Dialogu, bo te cudowne budżety to właśnie tam robiliśmy i jeszcze raz Państwu. Dobrze, to ja też bardzo dziękuję i Kasi, i Sylwii za naprawdę ciekawy webinar. Mam nadzieję, że Państwu się również podobało. Gdyby ktoś chciał obejrzeć webinar jeszcze w późniejszym terminie, bo może ktoś do nas nie dotarł, a o tym Państwo wiecie, że ktoś chciał być tutaj z nami, to będzie na pewno on dostępny na naszym YouTubie. Centrum Edukacji Obywatelskiej. Bardzo bym prosiła Państwa o wypełnienie krótkiej ankiety. Ona jest na górze czatu, a po webinarze prześlę Państwu link do zaświadczeń, ale to drogą mailową już. Jeszcze raz bardzo dziękujemy i życzymy miłego już popołudnia.